Ale o co chodzi? Czemu on siedzi po stronie pasażera? A dlatego siedzi, że dzisiaj się nie nadaje jako kierowca do jazdy, bo jest świadomy tego, że w jego żyłach płynie jeszcze alkohol prawdopodobnie. Tak więc mam dzisiaj kierowniczkę. Kierowniczka mnie zawozi na Myśliborzycę, ja sobie podziałam na spokojnie, bezstresowo. Dzisiaj etopiryna idzie w ruch, bo boli mnie głowa, bo za dużo piwa wypiłem wczoraj. Ale jest ok. Której do domu dotarłem? O czwartej? Już jasno było, jak do domu dotarłem. Już było jasno, tak więc kolejna wizyta kolegi z Anglii, z którym się wychowywaliśmy na jednym podwórku całe życie. No i zawsze się kończy tak samo, że wracam do domu, jak jest jasno. Ale w jednym kawałku, cały zdrowy, wszystko w swoim towarzystwie, tak więc dzisiaj mam ambitny plan, bo już mamy rano, 12. Tak więc mogę śmiało sobie działać do wieczora. Co brakuje, podłączyć, poukładać i tak dalej, bo trzeba to zrobić w końcu, ale już bliżej niż dalej. Tak więc na krótką dobranockę będziecie mieli, później jeszcze muszę jechać do kopalni. Plany się zmieniły takie, że jednak we wtorek, jest nie tutejszy, plany się zmieniły, że we wtorek, nie poświęcamy czasu na Myśliborzycach. No bo się zmieniło logistyka, czyli nie ma dostępnego sprzętu, który był potrzebny, czyli dźwigu. Niestety dzisiaj dostałem dopiero info, tak więc odpuszczamy sobie i w poniedziałek startujemy, czyli jutro. Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa, tam gdzie wymurowane mamy na poetów, a ja z chłopakami dwoma na Jabłonkową już będą przygotowywali drzewo na szalunki, drewno na szalunki, a ja już będę kopał. Tylko że zaczynamy kopać od tej działki głębiej, no bo Daniel będzie jutro woził piasek. Ale to muszę dzisiaj jechać do kopalni, do Golina, zagadać z prezesem, żeby jutro dał kogoś, żeby ładował cały dzień, bo to będzie 2 dni wożenia piasku, albo ze 3 nawet. Tak więc zobaczymy, mam nadzieję, że następny tydzień będzie równie owocny jak ten poprzedni, no bo trudno powiedzieć, że nie był. Tak, bilans jest dodatni, bo zostało wymurowane to w takim czasie, a nie w innym. Tak więc naprawdę jestem zadowolony z chłopaków, z roboty, oby tak dalej. A teraz ta kratka będzie busem kierować. Bo ja tak jak wam mówiłem, nie wsiadam za kółko następnego dnia, jeżeli spożywałem alkohol dzień wcześniej w sporej ilości, tak więc na spokojnie. Pani Stokrotko, rozpoczynamy egzamin. Podstawowe rzeczy z obsługi busa. Wygodnie się jedzie, dopasowanie do... źle, pierwszy poważny błąd. Proszę wbić luz. Będziesz sam zaraz. Proszę wbić luz. Luz na dół, do góry, nie nerwowo, bo pani gałkę wyrwie. Proszę pociągnąć wajchę, do góry wajchę, aha, w lewo i do góry. I mam jest wsteczny, tak jest. Na spokojnie, bez stresu. To jest hamulec. Tu są lusterka. Śmiało, śmiało. No dawno nie jeździłam busem. No to będziesz miała okazję. Deptać, deptać. Dobrze jest, starczy. I teraz rozpoczynamy właściwy egzamin. Mam tą jedynkę? To zobacz na gałeczkę. Tak? Nie. Mam luz? Nie, to jest jedynka. Tu jest luz? Luz. I teraz co, do góry? Ja już się nie odzywam, bo już egzamin się rozpoczął państwowy. Będzie coś z tego egzaminu? Prawa wolna, może wyjechać. Możesz mi jechać takim kolorem. A co, mam sam wsiąść? Wsiąść? Nie mogę. O, kokos. Makarena, makarena. Na skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Postaram się. Tam, gdzie audycja poleciała. No weź, stresuj. Ale czym? Ja przecież nic nie mówię. Ja jestem tylko egzaminatorem. Nie mogę dzisiaj kierować, ale egzamin mogę przeprowadzać. Drugi minus. Dwa minusy dają plus.
Dwa minusy dają plus. Myślę, że dojedziemy, bo już po prostej tylko została. Nie mógłby być to automat. No nie, nie mógłby. Zresztą właściwie chyba by mógł być, ale nie jest. To ja już będę jechała na tym biegu do samego końca. A po co? Ale już jesteśmy na prostej, tak więc powinno się to udać. Jest udało dobrze. Tak. Albo szóstka, nie wiem. Już nie ruszaj. Dobra. Starcie. Dojedziemy. Na tą, proszę wjechać w prawo. O nie, w bramę nie wjadę. Cicho. Ja pani otworzę bramę i w tą bramę, co się otwiera, proszę, z prawego krawężnika się proszę trzymać. Tutaj, ten jest, o, ten. I jak się brama tworzy w lewo, ja nie chcę przystawić bramy. I pod wejście proszę podjechać, nie. Będzie mniej roboty. Ale nie z piątki, nie z piątki. Przymknę na to oko. I spokojnie, bez stresowo, bez denerwów. Wjedzie pani, musi pani wjechać, od tego nie zależy. Zakręcać? To ja się nie odzywam, ja jestem nie, egzaminatorem. Wjadę. Ja jestem egzaminatorem. Nie, wjadę, przystawię bramę. To będzie problem. Nie wjadę, nie umiem, już widzę, że nie wjadę. Nie wjadę. Nie wiem, no. Próbuj pani, próbuj. Ale jak co to krzycz, bo ja nie widzę tam. No lusterko lewe. Widzę, już, no widzę, no, chyba to, wjadę. To nic cię więcej nie interesuje. A? No, na centymetry. I tu ty po śladach możesz lecieć. Tych co, tu po śladach. Dobra. Tylko tu musisz deptać, bo się staniemy i będzie już stał. Będzie w ten. No, nie, już jest twardo. Ostatnio jeepem, busem tu wjeżdżaliśmy z kawą, jak coś przywoziliśmy. Jeszcze, stój. No ale to nie jeźdź na schody, tylko do góry trzeba było jechać, nie? Dobra, nie zdała pani. Jutro zapraszam na prywatną lekcję dodatkową. 3 godziny proszę wykupić po godzinie 20 i będziemy dyskutowali. Nie będziemy strefować, strefować. Stresować szefowej. Aby tam wyjechała, myślę, że sobie poradzi. Na 10 razy, ale sobie poradzi. Nie, nie! No i ruszyła maszyna. Da se radę, kto jak nie stokrotka. Dużo rzeczy stokrotka potrafi, tak więc... No, da se radę. Ja tam z niej jestem dumny za każdym razem. Jak nawet nie idzie od razu tak, jakby się chciało, jest spoko. Nie każda kobieta by tak wsiadła w busa i pojechała. A stokrotka i busem na prom wjeżdżała, jak też nie mogłem kierować. Ze Świnoujścia też busem normalnie wjechała na prom. Wiadomo, że stres to jest dla niej taki, że ale fajnie, że próbuje. Tam będzie pewnie obawę miała, że wjedzie na tamtą działkę. Ale zrobiła to idealnie, no, w tym momencie. Tak więc naprawdę szacuneczek, stokrotko moja droga. Zostałem odcięty od świata. Jestem bez telefonu. Zobaczymy, po jakim czasie stokrotka się zorientuje, że go nie mam. Bo ma tam w domu do poogarniania jeszcze i ma tu wpaść. A tu burza przyszła i to taka fest. Pierwsza burza w tym roku, ale chyba na złość teraz nie będzie walić, jak włączyłem kamerę. Może przejdzie boczkiem. Trzeba krzesło złożyć. Kurde fuck. Jak dzisiaj nie mam głowy do tego, bo mnie za bardzo boli. Ale najlepszy sposób na kaca to jest nie pić alkoholu. I tyle. Trzeba. Znaczy trzeba zrobić, nie? Nie, że trzeba. Aha, krzesło sobie kupiłem takie, że materiałowe. Bo ja nie mogę mieć ze skóry, czy też z ekoskóry, z jakiejś podróbki skóry, bo niestety za mocno mi się pocą nogi wtedy od razu. Tutaj dupa właściwie, nie nogi. Tak więc nie ma. Tak samo skóra do salonu. Rozważaliśmy to jakoś tam, ale nie dość, że to jest bardzo drogie, no to nie byłoby to dla nas komfortowe. Tak samo w samochodzie. Niestety mój organizm, właściwie nasz, bo to krótka ma podobnie, się do tego nie nadaje.
A to jest chyba zestaw. Czyżby to był zestaw dwóch krzeseł. No to było oznakowane, będziemy wybierać. Tu będzie dzisiaj zmontowana dobranocka. Tutaj mam neta, takiego samego jak tam, ale tu jest mocniejszy, bo jest ustawiony dobrze antena na nadajnik, czy też na przekaźnik. No i mam upload tutaj, upload na poziomie 50 megabitów, a ściąganie też podobne. Tak więc ściąganie mnie nie interesuje, bo ja z internetu nie ściągam prawie nic. Mnie od początku interesuje upload, czyli wysyłanie. Teraz pewnie by się nóżko przydała. Tak, czyli tu jest zestaw na dwa krzesełka. To jest ciężkie, czyli to jest to. To nie jest, to mnie teraz nie interesuje. Siłowniki gdzie są? Co to takie niskie jest? Gdzie siedzisko? Tu są siedzisko, tu jest oparcie. Tu jest co to jest? To jest oparcie. Bo jest wyprofilowane do tyłu, tu są siedziska. O, instrukcjone! Siłownik jest, kółka są. Dwójka, do dupy trzeba podkręcić uchwyty te boczne. Zaczęły podłokietniki. Kubota? KB, a nie Kubota. Szefu, znowu widzisz coś, czego nie ma. Dobra, jest. Co to tak nisko? Nie, coś jest nie tak, jest malina. I to jest malina. Góra jest tak. Teraz zobaczymy, czy dobrze włożyłem to. No, to na pewno. Nie, on się po prostu chyba cały nie rozłożył jeszcze, co? Jak to tak to? Nie no, wygląda, że się cały rozłożył. Może to jeszcze ma w sobie drugą część siłownika? Nie. To jest za nisko, coś mi tutaj nie gra. Coś mi tutaj nie gra. Ten siłownik, on się jeszcze chyba będzie rozkładał. Muszę to ogarnąć. No. Złudzenie to było, jest wysoko, jest akurat. Tak więc. Można wejść do prezesa jak coś. Z podaniami. Tylko w dwóch egzemplarzach. I zaświadczenie o niekaralności. I z ten. Badanie trzeźwości z rana. Naprawdę bardzo wygodne. Och. Będzie okej. Okay. Tak więc, że co? Oj tam, do siebie gadam jak zwykle. Dobra. Wygodne bardzo, naprawdę. Czyli tak jak chciałem,
tak jest okej. Dobra, teraz by się przydało powoli to ogarnąć. Wypoziomować sobie jeszcze biureczko. Ustawić ostatecznie tak jak ma być. Są regulowane nóżki. Sobie ustawię. Będzie okej. Ja już na chwilę ogarnięty jestem po obiadku. Tak więc mogę sobie zaczynać. Mamy godzinę 16:20. Myślę, że o 17:00 film już będzie się upload robił. Tak więc żebyście mieli dobranockę dzisiaj. Nie naśladujcie, drogie dzieci, szefa w takim stanie jak dzisiaj był, bo lepiej sobie odpuścić piwko jedno więcej i być zdrowszym na drugi dzień. Niemniej jednak tak zrobiłem i tak było wczoraj. Tak więc wszystko już jest na dobrej drodze. Już zdrowy, szefu. To znaczy nie byłem chory generalnie, no. Głowa bolała cały dzień, dalej boli. No ale trzeba kara musi być za to, że się popełnia błędy. Tak więc w tej chwili ogarnę tylko kamera. Gdzie jest kamera? Gdzie jest kamera? Gdzieś była tutaj. Tutaj chyba nie ma jej. Trzeba poszukać kamery. To krótka, gdzie ja mam kamerę? Na głowie. Dobrze się udałem. A teraz wam kolka się należy dzisiaj, bo niedziela jest. A mu się należy tobie? No. A nie? Żeby mi się paluchy nie... Bo już i tak mam zniszczone. Ale jak nie ma czym, to... O. Da się?